Witam wszystkich tu Olo. Dzisiaj materiał o zegarku, który przyniósł mojemu kanałowi dosyć dużą sławę, tak naprawdę. Ze względu na to, że to był pierwszy zegarek z Chin, który kupiłem, który wam polecałem. Był to L'Oreal, jest to L'Oreal, słuchajcie, L9201G. Jest to model, który przede wszystkim polecam wam ze względu na jakość stosunku wartości pieniądza do jakości, którą tutaj dostajemy, tak? Przede wszystkim zegarek jest zrobiony naprawdę z bardzo fajnych materiałów, o czym mogliście się przekonać z wcześniejszego materiału. Mamy tutaj wodoszczelną kopertę, debiloodporny po prostu cały mechanizm. Natomiast słuchajcie, ja ten mechanizm uszkodziłem. Uszkodziłem, bo zacząłem się po prostu grzebać w nim w środku, zacząłem się nim bawić, chciałem go coś tam porozkręcać i coś tam uszkodziłem, jakąś zębatkę, także no, ten mechanizm w czasie nakręcania, przestawiania godziny czuje się na wałku coś takiego niefajnego, tak? Ale był u mechanika, u pana Janka z Oławy, pozdrawiam oczywiście. Przede wszystkim problem jest tutaj z dostępem, bo tutaj mamy to otwieranie takie, jak jest w Rolexach. Ciężko jest znaleźć do tego klucz. Ja tam gdzieś ten klucz specjalnie dokupowałem. I no tu w środku znajduje się ten mechanizm chiński. Jest to ST chyba 26, coś tam, nie pamiętam. W każdym razie jest to tani mechanizm, który można kupić, staje się w cenie do 50 zł na AliExpress z przesyłką. Więc to nie są jakieś duże pieniądze, więc jak się coś wam zepsuje po paru latach, kupujecie sobie mechanizm, montujecie, ustawiacie i dalej macie zegarek na wiele, wiele lat. Natomiast nie chodzi mi tutaj o ten mechanizm, tylko chodzi mi tutaj tak naprawdę o tą kopertę i tą bransoletę, bo tak naprawdę tutaj praktycznie za to płacimy w tym zegarku. Oczywiście w kopercie mamy tutaj, słuchajcie, szafirowe szkło. Tak jak widzicie, po wielu latach ono nie ma żadnej rysy. Jest trochę spalcowane, tak jak widzicie, paluchy tutaj zostawiałem swój ślad. Natomiast to szkło jest naprawdę czyste. Ja tutaj jeszcze może przetrę z ręcznikiem papierowym. To szkło jest naprawdę czyste i ono nie ma żadnej rysy, więc tutaj naprawdę dostajemy produkt wysokiej jakości. I te koperty są dosyć drogie na AliExpress. Ta koperta, zdaje się, ona kosztuje gdzieś około 150 zł. Z bransoletą będzie gdzieś około 190. Tak naprawdę w tej cenie, którą wtedy płaciliśmy za zegarek, tak naprawdę płaciliśmy za samą kopertę z tą bransoletą, a nie za tą zawartość, tak? Co jest w środku, czyli za ten mechanizm. Ten mechanizm byłby jakby tutaj gratis, tak naprawdę dorzucony do tego zestawu. Słuchajcie, koperta ma średnicę 38,5 mm i to jest koperta, która bardzo fajnie będzie wam leżeć na jakiejś takiej, na jakimś niedużym nadgarstku jakiegoś młodzieniaszka bądź drobnej osoby. A nawet, słuchajcie, na nadgarstku damskim będzie się fajnie ten zegarek prezentował. Tylko teraz jest takie złudzenie, że on jest mniejszy niż w rzeczywistości, ponieważ on tutaj nie ma tego bezela, tak? Zobaczcie, bezel dołożony powoduje to, że ten zegarek jakby dostaje takiego, wiecie, mięśni dostaje jakby, jest większy wizualnie i rzeczywiście tak to działa. Natomiast sam w sobie bez tego jest o wiele mniejszy i jest taki bardziej friendly dla takich mniejszych nadgarstków, ale nie o tym chciałem. Słuchajcie, będziemy robić nowy projekt. Ja jeszcze przetestuję ten mechanizm, jak on się zachowuje. Mi się wydaje, że na chwilę obecną on dalej działa, on dalej jest fajny, sprawny i można go tutaj dalej wykorzystywać. No, byłaby to duża oszczędność, gdyby ten mechanizm po prostu się nadawał, ale tu największym problemem jest właśnie bezel. Słuchajcie, bezel w tej kopercie jest tak zmontowany, że jeżeli nie musicie go zdejmować, to go po prostu nie ściągajcie. Ja go ściągałem, pamiętam, ze względu na to, że chciałem po prostu go wyczyścić tutaj pod spodem. Chciałem, żeby on po prostu lepiej pracował, bo on po jakimś czasie tutaj się zamulił, tam się jakiś syf dostał i on coraz ciężej chodził, tak? Dlatego ja go zdemontowałem. Tutaj zobaczcie, podważałem go śrubokrętem w tym miejscu. Ja mam paluchy czarne, za chwilę wam powiem dlaczego. Podważałem w tym miejscu, ponieważ chciałem go, że tak powiem, ściągnąć i dopiero jakimś większym śrubokrętem udało mi się go ściągnąć. Więc nie wiem, czy uda mi się go w ogóle założyć z powrotem. Jak mi się nie uda go założyć z powrotem, no to nici z mojego projektu będę musiał po prostu dokupować taką kopertę i działać wtedy z tym. Natomiast jak to mi się uda, poskładam, to będzie fajnie. Sam bezel, słuchajcie, jest, zdaje się, nie pamiętam ile, 120-klikowy.
Chyba tak. Musiałbym zobaczyć wtedy tamtej recenzji. Natomiast sami widzicie, że on jest tutaj pokancelowany, bo ja go próbowałem ściągać. Ściągać, na początku próbowałem go w taki, wiecie, sposób delikatny, tak? Czyli tam jakiś papier podłożyć, żeby go nie pokancelować. Natomiast to mi się nie udało i niestety dostajemy, efekt końcowy jest taki, jaki jest. Tutaj była w środku ten insert, to był ten zielony. To jest aluminiowe, tak? Czyli on dosyć szybko po prostu łapie rysy, tak jak widzicie, od takiego zwykłego użytkowania on się szybko ściera i bardzo kiepsko to po jakimś czasie wygląda. Natomiast teraz mam taki sam, tylko że czarny. I ten czarny już będzie się do tego mojego projektu prezentował o wiele lepiej, ponieważ chciałbym tutaj wsadzić białą tarczę z Gwiezdnych Wojen i czarne wskazówki. I słuchajcie, to będzie projekt dla pewnego młodzieńca, który ma wadę wzroku, a chce mieć bardzo fajny zegarek mechaniczny, który będzie mógł na przykład myć ręce, czy pod prysznic włazić gdzieś, jak jedzie na jakąś kolonię, nie będzie musiał go ściągać, tak? Czyli dalej go będzie używał tak, w taki sam sposób, jak ja go używałem. Do tego nadgarstek ma mniejszy, drobniejszy, w związku z czym ten zegarek będzie naprawdę dobrze leżał na jego ręce i wydaje mi się, że ze względu na tą wagę też, jaką tutaj ten cały zestaw sobą będzie reprezentował, bo to jest dosyć ciężkie, słuchajcie, to naprawdę waży, to wydaje mi się, że to będzie taki solidny kawałek metalu, który, że tak powiem, zwiększy, będzie bardziej, bardzo fajnie komponował się z całym outfitem po prostu tego młodzieńca. Tym bardziej, że tak jak mówię, wcześniej wspomniałem, jest fanem Gwiezdnych Wojen, ubiera się czarne, szare i białe rzeczy, więc taki zegarek jak najbardziej będzie mu tutaj do tego wszystkiego pasował. No, więc tak to wygląda. Dobra, teraz czego mam czarne palce? Przede wszystkim, słuchajcie, ta koperta ona dostała za swoje. Tak jak widzicie, o tutaj, tu jest jeszcze nieszlifowane, tu już jest zeszlifowane, tu jest nieszlifowane i tutaj też już jest ta krawędź zeszlifowana. Ona, pamiętam, że była zrobiona w dwóch tonach, tak? Czyli tutaj mieliśmy polerkę, a na górze mieliśmy tutaj szczotkowany ten metal. Natomiast no, po kilku latach tutaj użytkowania ten zegarek wygląda tak jak wygląda i no, trzeba go troszkę odświeżyć, tak? Czyli papier ścierny, wodny 1500 i po prostu na wilgotno lecimy każdą krawędź, tak? Lecimy każdą płaszczyznę, uważajcie tylko, żeby te krawędzie nie załamać za bardzo. Wiem, że to może być trudne dla kogoś, kto robi to pierwszy raz, ale jest to do zrobienia i wystarczy troszkę cierpliwości. Także tutaj macie już spolerowaną. I tutaj długo nie polerowałem, a tutaj jeszcze macie przed polerką, jest taka różnica, tak? Więc sami ocencie czy lepiej jest kupować całą nową kopertę, czy po prostu, że tak powiem, odświeżyć jakby swoją, tak? Tutaj to już w ogóle było porysowane, natomiast teraz wygląda to w taki jednolity sposób i tą jednolitość właśnie musimy uzyskać. To nie musi być polerka taka, żeby, nie wiem, było lusterko czy coś w tym stylu, tylko chodzi o to właśnie, żeby było jednolicie. I wtedy jak będzie wszystko jednolicie, wtedy będzie wyglądało to tak, jakby to praktycznie było nowe. Natomiast problem tutaj będzie stanowić ten bezel właśnie. Nie wiem, czy uda mi się go zamontować i jak on po zamontowaniu będzie pracował. Więc tutaj no, tego się najbardziej tak naprawdę obawiam w tym projekcie. Oczywiście bransoleta też jest do przeszlifowania, ale to już nie wiem, czy będę to robił ręcznie, czy dremelem to pocisnę. Tutaj, tak jak widzicie, ona ma pełne stalowe końcówki, tych endlinki są pełne stalowe. To zapięcie jest naprawdę fajne. Także słuchajcie, w tej cenie, w co wtedy płaciłem, nie pamiętam ile to było, 250 zł, do 300 zł jakoś, tak pamiętam, ten zegarek kosztował. Dostawaliśmy naprawdę dobry jakościowo produkt. Z fajnym mechanizmem, który jest tani, w razie czego można go wymienić, to jest jego zaleta tak naprawdę duża, a nie wada tego mechanizmu. Wadą jest to, że w Polsce tego nikt nie naprawi, natomiast zaletą jest to, że możecie go kupić za 50 zł, więc sami możecie ten mechanizm wymienić, sami go możecie wyregulować, ponieważ tutaj ta regulacja odbywa się w taki sam sposób jak w tych Seikowych NH35, 36, tutaj się tak naprawdę nic nie zmienia. Więc to można samemu zrobić, jeżeli ktoś miał do czynienia, a ewentualnie ma dostęp do YouTube'a, tak jak wy macie, to możecie sobie odpalić każdy dobry film. The Ticking Watch Seba tam pokazuje co i jak, ja go często oglądam i każdy materiał, który zakarkowy zaczynam coś grzebać, to zawsze sobie wchodzę na jego kanał. Polecam wam jego kanał, naprawdę fajnych rzeczy można się dowiedzieć i zobaczyć. No, tylko, że Seba nagrywa teraz po angielsku, więc tu jest taka jedna drobna przeszkoda. Ale jak ktoś chce mieć po prostu, słuchajcie, odsłony, no to musi na YouTubie nagrywać po polsku, po angielsku, bo
no to jest największa, że tak powiem, publiczność, tak, na świecie. Język angielski z racji tego, że to jest język kolonistów, kolonizatorów, to jest jak najbardziej rozpowszechniony, tak? No, to się nagadałem. Więc ja, słuchajcie, lecę dalej. Te czarne palce to oczywiście od papieru ściernego. Tutaj mam ten papier ścierny, ten kawałek. Atomizer z wodą, ręcznik kuchenny, papierowy do czyszczenia. No i lecimy dalej z tematem, tak? Lecimy, spróbuję złożyć ten bezel. Jak mi się uda złożyć ten bezel, wtedy będę po prostu rozkręcał kopertę i kombinował już z mechanizmem, zmianą tarczy i zmianą wskazówek. I tak to mniej więcej wygląda, ale to już podejrzewam, zobaczycie w następnym materiale. Oczywiście, jeżeli będziecie zainteresowani, napiszcie w komentarzu, czy chcecie obejrzeć kolejny materiał. I do zobaczenia. Dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się, hejka.